19 października około godziny 13.30 dyżurne komendy kutnowskiej otrzymał zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść na ulicy Sowińskiego. Funkcjonariusze pojechali w wskazane miejsce, dostali tam pokrzywdzonego, który oświadczył, że kilka minut wcześniej został zaatakowany przez znaną mu osobę. Z relacji ofiary przestępstwa wynikało, że kiedy szedł ulicą, podszedł do niego ten mężczyzna i zażądał od niego pieniędzy oraz telefonu komórkowego. Kiedy odmówił, 22-latek zareagował agresywnie, zaciągnął mu kaptur na głowę, kopnął w klatkę piersiową, głowę, uderzał po ciele i dusił, po czym zabrał mu pieniądze oraz e-papierosa. Mężczyzna próbował odzyskać swoje skradzione chwilę wcześniej rzeczy, jednak sprawca postanowił za wszelką cenę utrzymać swój łup i zaczął ponownie grozić pokrzywdzonemu użyciem wobec niego przemocy. Następnie uciekł. Ofiara dokładnie opisała sprawcę, dzięki czemu po kilkunastu minutach od zgłoszenia mundurowi namierzyli 22-letniego mieszkańca naszego powiatu. Mężczyzna jednak widząc policjantów zaczął uciekać i po krótkim pieszym pościgu sprawca był już w rękach policjantów. Okazało się, że napastnik znajdował się pod wpływem alkoholu. Został oczywiście zatrzymany, osadzony w policyjnym areszcie, a śledczy ustalili również, że ten oto 22-latek w sierpniu bieżącego roku dokonał też kradzieży elektronarzędzi na terenie jednego ze sklepów w Kutnie na kwotę ponad 500 zł. 21 października ten mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty rozboju i kradzieży rozbójniczej. Tego samego dnia sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi on w areszcie. Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Oczywiście nie uniknie też odpowiedzialności za kradzież elektronarzędzi.